Strzelaj tu. Dobra.
Widzimy jest to węgierską piechotę, która stara się przeprawić przez rzekę i zająć stanowiska rosyjskie. Razem z nią sojusznicze oddziały niemieckie. Tą austro-węgierską ofensywę wspiera austro-węgierska artyleria. Kiedy nie widziało się wroga, ale było zawsze narażone na atak z jego strony. Walki okopowe.
listopada 1917 roku pod Łodzią, zwłaszcza w okolicach Brzezi, zasłużył się generał von Litzmann, który był większym nazwami Brzezi. Tak, tak, cały czas. Można uznać, że bitwa, którą Państwo widzieli, krwawe były to walki, ale jak ważna... Jeśli Państwu podobało, to myślę, że...